Cześć, dzisiaj Wam pokażę moje surfinie. Trochę są przerośnięte. Uszczuplimy je i zobaczymy jak sobie porosną dalej. No to teraz pokazuję Wam. Troszeczkę się bujnęły, kolory tak jak widać, ale jest dużo właśnie zaniedbanych po powrocie z nadmorza. Zobaczymy, czy da radę się je uratować. Na kolejnym parapecie zacząłem już przerywać, przerzedzać. Podlejemy troszeczkę nawozem i zobaczymy, jak to wyjdzie ładnie. Jestem w trakcie obrywania i przerzedzania masy zielonej w surfini, tak jak widać. To jest pracochłonne. Powiem Wam, że surfinie są bardzo wymagającym jednorocznym kwiatem, które trzeba pielęgnować, szczypać, przerzedzać i podlewać dużą ilością nawozu. Także na chwilę obecną to wygląda tak, może niezbyt zachęcająco, ale będzie wyglądać tak, tylko po wstępnym przerzedzeniu. Nakręcę później filmik, jak to wygląda za jakieś 2-3 tygodnie. Będzie widać efekty. Dzięki. Po co przerywamy i po co masę zieloną obrywamy? A po to, żeby szybciej i ładniej długo rosły. Także, tak jak powiedziałem, są to rośliny wymagające, ale też i piękne. No, oczywiście i sąsiadkom się podobają. Jak przyjdą na kawę.